W kościele pod wezwaniem Macieja Apostoła w Zabrzu mszą świętą pan Kazimierz Speczek, najbardziej znany społecznik w naszym mieście, który pomaga osobom bezdomnym i uzależnionym od alkoholu, rozpoczął obchody swoich 85. urodzin. Jak zawsze zaczął od modlitwy, która w jego życiu od lat jest bardzo ważna. Najważniejsze to, że ja każdego dnia, udaje mi się przez te lata, nie? Każdego dnia w kościele. Jak rano nie zaczynam dnia mszą, to ten dzień jest stracony. Prawie ten dzień taki źle się czuję. Całość obchodów 85. urodzin odbyła się w Zabrzu, w domu dla osób bezdomnych Pokora. Ja mam na imię Kazimierz, jestem alkoholikiem. To jest moje naturalne urodziny, to nie są te alkoholowe. No nie czuję się za dobrze, dzisiaj tyle ludzi. Chciałem podziękować naszym władzom miasta i telewizji i wszystkim, którzy tu w Zabrzu mieszkają, bo ja tu mieszkam od 1946 roku. Trochę czasu upłynęło. A ten czas i działalność dla drugiego człowieka spowodowały, że w tym urodzinowym dniu było mnóstwo ludzi z różnych instytucji i środowisk. Co jest niesamowitego. Za dużo znamy już na ten wiek, żeby tyle przeżyć. Nie? Tak to są. Ja, tym bardziej moi chłopcy przyjechali z Niemiec. I to jest niesamowite. Chcieliśmy tatę dzisiaj zaskoczyć, zaskoczyliśmy go i bardzo się cieszę, że tata jest 85 lat, ma 85 lat, jest zdrowy, ma pogodę ducha i ma tyle ludzi dookoła siebie, z którymi bardzo dobrze sobie żyje. Na samym początku powiem, że znam go dokładnie 30 lat, od 1993 roku i wiem, że ten człowiek od tej chwili, jak go poznałem, nie napił się ani kropli alkoholu. Pan Kazimierz Speczek to twórca pierwszego w Zabrzu klubu Abstynenta. Pomaga osobom uzależnionym, dając im pracę w założonej przez siebie spółdzielni socjalnej. Jest współautorem kilkuetapowego systemu wychodzenia z bezdomności. Zainicjował także powstanie domu dla osób bezdomnych oraz miejsc, w których najubożsi otrzymują doraźną pomoc. Ta przeszłość nasza już dla nas jest wielkim skarbem. Przeszłość. To nie jest tak, nie by chciał mieć taki skarb i komuś sprzedać to takie wiano na nowe życie. Też mi pomogło to właśnie, że ty we mnie uwierzyłeś w jakiś sposób. Pan Kazimierz pomaga ludziom, który po prostu potrzebuje tej pomocy. Nie? Mało te bezdomnych po Zabrzuchu lata chodzą i tego. A ci, co naprawdę chcą wyjść z nałogu, no to po prostu zgłaszają się do pana Kazimierza i pomaga. No i rzeczywiście, pomoc jest ogromna. Jeszcze byłem na detoksie w Toszku, to był rok 2020. I zadzwoniłem do Kazimierza. Kazimierz powiedział do mnie parę słów. Po wyjściu z Toszku pokierował, no poszedłem na terapię do opilu, pracowałem też u niego. Powiedział mi, że ma zadatki na terapeutę uzależnień. Zadziałało to. Poszedłem, zrobiłem jeden kurs, w międzyczasie poznałem żonę, odbudowałem wszystko, to co zniszczyłem przez picie. Dzisiaj nie piję 2 lata, 2 miesiące i 10 dni i czuję się bardzo dobrze z tym. To spodobało mi się to do tego stopnia, co robi Kazimierz, że od marca idę na studia, na psychoterapię. No i kiedyś będę chciał pomagać ludziom, tak Kazimierz pomógł mi. Jest cała armia ludzi, którzy mają 1, 2, 20 nawrotów tej choroby i wtedy jest potrzebny Kazimierz, jego osobiste, przebogate doświadczenie życiowe i jego charyzma, bo nie dość, że ma doświadczenie, to jeszcze ma charyzmę i potrafi tych ludzi przekonać do tego, żeby skręcili na właściwą drogę, żeby zaprzestali picia alkoholu. To wyjątkowy człowiek, a jednocześnie człowiek, który tak wiele dał z swojego życia, aby służyć innym. To jest najpiękniejsze, że możemy zawsze liczyć na niego, a jednocześnie mogą na niego liczyć ci, którzy w pewnym momencie zbłądzili. On pokazuje im drogę, jest takim przewodnikiem, a jednocześnie daje im nadzieję, że można zmienić świat na lepsze. Czego panu życzyć? I no zdrowia i żeby Pan Bóg czuwał nad mną i nad Zabrze i nad was i wszystkim. Od Boga. Panie Kazimierzu, wszystkiego dobrego.